Siemano, witam was w spóźnionym odcinku, ponieważ nagrywam go o godzinie 18:40 i na pewno już się na 19 nie wyrobię. No ale trudno, witam was serdecznie. Co dzisiaj będziemy bardzo ważnego robić? Stwierdziłem, że dzisiejszy dzień jest idealnym dniem na stworzenie. Co tu się stało z tym księżycem? Lol, czemu on tam w ogóle... Aha, okej, po prostu mi się nic tutaj nie wczytało. Dobra, nieważne, never mind. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić pułapkę na Herobrine'a. Możecie sprawdzić, na przykład ja wam tutaj pokażę w moim domku, jak moje próbne, liczne próby zostały wykonywane, żeby tą pułapkę zrobić. Zobaczcie, tutaj już próbowałem coś tutaj przekminić, żeby, wiecie, po prostu chycić, ale stwierdziłem, ja nie umiem w pistony, nie, po prostu totalnie nie czuję tego tematu. Szukałem na necie jakiegoś pistona, nie, nic, nie udawało się. Zrobiłem prostą pułapkę, która działa tak, że jak tutaj wejdziemy, no to będzie się pojawiać pistonik i dzięki niemu on się tutaj otworzy. Będziemy mieli tam luka, ale trzeba zrobić całą zabudówkę. Więc dzisiaj się tym zajmiemy, ale zanim, wpadajcie koniecznie do mojego Instagrama, ponieważ tam pojawiła się fota, nie będę zdradzał jaka, z moim skarbem. Zapraszam serdecznie do wbicia na Instagramie, zostawienia lajka, ponieważ trzy osoby, które polubią tą fotkę po prostu po tym odcinku, zostaną pokazane na jutrzejszym odcinku, więc zapraszam serdecznie, naprawdę warto. A jak co, miałem kolejny laser na twarz, dlatego wyglądam w ten sposób, nieważne. Dobra, rozpoczynamy odcinek, słuchajcie, lecimy z tematem. A więc tak, musimy to przede wszystkim zabudować i przede wszystkim zrobić pułapkę na dole z glowstone'a, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, Herobrine jest wrażliwy na glowstone, czyli na po prostu światło, więc wydaje mi się, że na glowstone też. Więc tak, tutaj on będzie wchodził, tutaj wpadnie do tej dziurki od tutaj i tutaj, oj, co ty tutaj, hej, kolego, co ty tutaj robisz, kurde, to jakiś niezapowiedziany pistol na się tutaj wkradł, dobra. I ten też w ogóle, ej, co tu jest tyle pistonów, ja naprawdę aż tyle tego stawiałem, no widzicie, właśnie tak jak umiem w pułapki, nie, właśnie to jest pokazanie, jak ja idealnie naprawdę robię w pułapki, nie, że my używamy tylko tego pistona, tam w ogóle na dole jeszcze jeden odpalony, ja nie wiem po co w ogóle, nie? On się tu, kurde, zestresował, on jest w ogóle niepotrzebny. Tutaj mam nadzieję, że już żadnej niespodzianki nie ma. Okej, okay, super, niech tak na razie zostanie. Tutaj sobie pomurujemy, to prawda, cyk, sobie to weźmiemy. Tutaj oczywiście też to murniemy, proszę bardzo. No a tutaj będzie się wpadać do naszej pułapki z oczywiście glowstone'a. Ja tylko ją zrobię może troszkę większą, prawda, żeby ona była taka sensowniejsza. Dobra, będzie się wpadać właśnie w to miejsce, a tutaj wszędzie po prostu będzie glowstone. I mam nadzieję, że Herobrine, jak to zobaczy, powie poddaję się i po prostu se pójdzie. Taki jest plan, prawda? Więc dajemy glowstone, zobaczy, kiedy jest jasny. Ja cię nie mogę, nie? To jest naprawdę mega sensowna siła rażenia światłem. I mam nadzieję, że właśnie dzięki temu pokonamy Herobrine'a, albo przynajmniej go uwięzimy na jakąś drobną chwilę, prawda? I dzięki temu będziemy mogli sobie po prostu z nim porozmawiać, bądź na przykład, nie wiem, go strzelić w łeb za to wszystko, co robi, prawda? Dobra, wpada się tutaj. Tutaj oczywiście ja będę testował tą pułapkę, więc tutaj sobie na razie zostawię jeszcze wyjście, żeby nie było. Jak wpadamy, to mamy jedno wolne, jeszcze jedno w tą stronę. Dobra, no tutaj oczywiście wszystko musi być przygotowane idealnie z planem. Nie może nic pójść nie tak, więc wszystko musi być idealnie wymierzone, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Tutaj też nam brakuje, mam tylko 29 glowstone'a, nie wiem, czy to styknie, już całą resztę zużyłem. Ten dół też możemy tutaj zrobić, oczywiście musi być ta dziura, ale to wszystko jesteśmy w stanie tutaj zamienić na glowstone'a. Cyk, 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 cyk. I to też jesteśmy w stanie zamienić. Zostało nam 17. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra. Będzie idealnie, to musi zostać, ale to będziemy tutaj też zamieniać, ok? Ja sobie zostawię tylko jedno pole do wyjścia, a mianowicie zrobimy sobie coś takiego, prawda? Tak, ok? A tutaj będziemy mogli sobie wyjść i przetestować, czy to tak naprawdę wszystko działa, więc ok, tak. Tak się prezentuje pułapka na dole, wydaje mi się dość sensowna, sprawdźmy jednak, czy ona w ogóle działa w taki sposób, jakby powinna, więc tak, tutaj jakoś to przekminimy, jak to zrobimy, tu sobie będziemy szli, prawda? I potrzebujemy, aha, mam oczywiście płytek, dobra, jestem dzisiaj tak po prostu widzowie rozkojarzony, że to jest hit, sobie nie zdajecie sprawy. Dzisiaj byłem na tym laserze, potem mi robili nowy internet, swoją drogą działa, więc jest bardzo fajnie, ale jest z tym masa problemów, bo na przykład światła, które mam, również nie działają z nowym Wi-Fi i musiałem je połączać inaczej, w sensie musiałem się zalogować do starego Wi-Fi, połączyć się z nowym. Boże, tyle pracy, naprawdę, tak mnie to denerwuje. Denerwuje mnie to, że w tym świecie nie jest nic zrobione tak łatwo po prostu, tak idealnie. I dlaczego ja nie mam w domu craftingu? To jest kolejna rzecz, która mnie po prostu, no, przygniata tam je do muru, nie? Dobra, chociaż ja w ogóle chyba craftingu nie potrzebowałem, żeby to zrobić, nie? No dobra, no to jestem po prostu głupi, dobra, nieważne, nie zwracajcie na to uwagi, błagam, widzowie, nie zwracajcie na to uwagi, okej? Okay? Dobra, jedyną rzecz, którą tutaj musimy poprawić, co jest chyba najbardziej ważne, to to, żeby to było właśnie tutaj zrobione z tych desek, czyli to sobie zniszczymy, prawda? Tutaj nic nie ucierpi, dajemy sobie tak, po prostu robimy bardzo prostą podmiankę, prawda? Okej, okay, dajemy tak, no i teraz tak, powinno to działać tak, że jak wejdziemy, o właśnie, spada się tutaj na dół i jest się w glowstone'ie i nie ma stąd wyjścia, i to
to jest właśnie to, co wydaje mi się, że jest w stanie nam bardzo ułatwić robotę. Oczywiście zapomniałem wziąć glowstone'a ze skrzynki. Super, Dawid, no bądź rozkojarzony po prostu dalej. Dobra, bierzemy glowstone'a. Zostało nam go 6, ale to raczej starczy na zabudowanie tego terenu. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, elegancko tego nie możemy. Możemy jeszcze tylko tutaj, mamy idealnie 6. Dobra, i teraz, jeżeli dobrze to wszystko przekalkulowałem, to jeżeli tam na dole powinien być... No jak widzicie, ta pułapka działa jak działa, no troszeczkę szybko, nie? No ale co ja mogę zrobić? Dobra, cały ten wystrój tutaj musimy zrobić właśnie z tego drewienka. Ja go nie mam dużo, ale zrobimy tutaj nawet nie, że skrzynkę. Nawet nie, że skrzynkę. Albo i skrzynkę, albo i skrzynkę. I zbawimy tutaj Herobrine'a w bardzo łatwy sposób, a mianowicie potrzebuję craftinga. Boże, jak mnie ta gra denerwuje, że ja muszę... Dobra, robię dziurę w tym oknie, trudno, już i tak jest cały ten dom zniszczony, nie obchodzi mnie to. Potrzebuję schodów, bo na schodach da się bardzo łatwo napisać tabliczkę, co jest ważne i to będzie bardzo ładnie wyglądać, więc my po prostu musimy tu mieć wszystko idealnie dopracowane, widzowie. Tutaj nie ma po prostu miejsca na gafę. Dajemy teraz to tutaj, dobra, okej. Teraz dajemy to, dajemy tak i da się to otworzyć, prawda? Super, dobra. Tutaj będą plejty, na razie ich nie daję, bo pewnie znając życie, nie, wdepnę i spadnę, a tego nie chcemy, prawda? A tutaj damy sobie loga. Zrobimy to chyba w taki sposób, dobra, okej. Jak to wygląda? Okej, na razie nie zwracajcie na to uwagi, nie wygląda to rewelacyjnie, ale spokojnie, jeszcze będzie cudo. To możemy sobie zabudować, to nam nie jest tutaj potrzebne. Jedyny minus to to, że musi tutaj być ten dywan, ale my, ja mam dużo dywanów i zaraz go zakryjemy innymi dywanami, więc zobaczcie, jak to będzie wyglądać. To sobie zamurowywujemy. Okej, dajemy tutaj tak karpeta, okej. I to po prostu wygląda totalnie normalnie, prawda? Jakby tutaj nic nie było. Zrobiłem do tego takie ładne dojście, prawda? O, to będzie taki mini secret base. Zrobiłem z tego taki, wiecie, mini domek nawet bym wręcz powiedział. Taki secret basic z bazaltu po prostu, bo mam go 2 staki, więc trzeba to użyć, prawda? Więc zrobimy sobie w ten sposób, prawda? Elegancko. O, taki domeczek. Taka mini baza, prawda? By ktoś powiedział, taka mini baza. O, proszę bardzo. I Herobrine sobie wejdzie tutaj totalnie nieświadomy. On będzie myślał, że halo, halo, ale co my tutaj mamy? Wiecie, wejdzie sobie, tam go zbejtujemy na duszę, a się okaże, cwaniaka, zrobimy kurde, jak leszcza po prostu totalnego, nie? Mam jeszcze 64 bazaltu, raczej nam starczy. Ja tutaj nie zwracam uwagi, jak ten bazalt dokładam, w którą stronę, z tego względu, że teraz nie ma na to czasu. Jest bardzo późno i po prostu trzeba się skupić na tym, żeby Herobrine'a tutaj złapać w pułapkę. Mam nadzieję, że on na takie szczegóły nie będzie patrzył, ale takie szczegóły jak zakrycie właśnie tych rzeczy, to oczywiście zamierzałem zrobić od samego porządku, więc widzowie, tym się nie stresujcie, raczej nam bazaltu tutaj powinno starczyć, okej. No, zostało nam 6, więc można by było to jeszcze na coś, a dobra, niech jest tutaj wizualnie, dobra, okej. Mamy coś takiego, wygląda to tak, zaczynam powoli żałować, że tam tego bazaltu nie wziąłem, no ale dobra, trudno. Musimy to jakoś ładniej ozdobić, a może właśnie to tutaj takim logiem ozdobimy, a może tymi schodkami dwoma, chyba te schodki byłyby konkretniejsze, wiecie co, wam powiem, że nawet tutaj zrobimy taki design. Okej, okay. Ja się staram, jakby to była moja chata, nie? Dobra, coś takiego. I tu się wchodzi, potrzebujemy tutaj jedynie jeszcze kilku rzeczy, a mianowicie na pewno pochodni. Ja sobie pozabieram z ziemi, bo nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek w domku mam, więc dajemy tak pochodnie. No i dobra, powiem wam, że to wygląda naprawdę mocno, mam dużo tabliczek, więc okej. Okay. Tutaj skrywa się, okej, okay. Moja dusza. Moja dusza, po prostu bez żadnego można sobie wziąć, prawda? I tutaj damy nawet takie strzałki. Ja umiem robić takie fajne strzałki, okej. Teraz się robiło... Oj nie, to nie to, to, okej, dobra. O, wam powiem! Ja to mam talent w takie rzeczy. Patrzcie na to, yo! Dobra, ja tu wbija i wiecie, i to bija, znaczy no... Dobra, okej, mógłby to wziąć tak. Dobra, więc przemyślmy ten temat, żeby się nie dało tego tak wziąć. Weźmy to, dajmy dalej tą skrzynkę, żeby się nie dało jej po prostu wziąć w taki sposób, prawda? Może tutaj. Tam się nie da otworzyć znowu. Tutaj by się też dało otworzyć, czyli musi być jeszcze dalej ta skrzynka. Okej, dobra, to jest do zrobienia. Oczywiście to jest jak najbardziej do zrobienia. Ta skrzynka nie może stać tutaj, ona musi stać tutaj, dobra. I teraz jak ona tutaj będzie stała, nie da się jej wziąć tak bliska, okej. Tutaj się jeszcze nie da, tutaj się da, no ale no raczej ktoś tak nie będzie podchodził, nie? Raczej ktoś tutaj po prostu wbije. Więc robimy to tak, tutaj robimy to w taki sposób, że postawimy tutaj drewienko. Tutaj i tak żadne bloki nie są nam potrzebne, więc dajemy tam drewienko. I zrobimy nawet takie płytki wszędzie. O! I to będzie wyglądać, jakby to było totalnie normalne. O! Mam, no! No!
Ej, przekminione i to nawet nieźle. Dobra, czyli robimy to w ten sposób. Tutaj to musimy podmienić, żeby to wyglądało totalnie normalnie wszystko, że tutaj to totalnie miało być, prawda? I ta pułapka jest naprawdę mocna. Ta pułapka będzie naprawdę mocna, wam powiem, nie? Robimy to w ten sposób. Tutaj, żeby się otwierało, to zrobimy tak, okej, żeby to się tam dało otworzyć. Ja mam jakiś bazalt, mamy 13. To nie jest dużo bazaltu, ale powinno nam chociaż troszeczkę to przykryć. Dobra, no nieważne, no musi to być niestety tak. Na razie nie mam więcej materiałów. Może, że ten bazalt byśmy po prostu wzięli, co tutaj daliśmy, no ale dobra, na razie trudno. A więc okej, przetestujmy, jak to będzie działać. Ej, działa to mocno. Trzeba tutaj podejść, dałoby się niby tu, ale wydaje mi się, że patrzcie, jak zrobimy taki design, a zrobimy taki fajny design, o kurde, nie mam znowu drewna, powiedzcie mi, że mam jeszcze drewno. Jak ja teraz nie będę miał drewna, ja ścinam losowo, dobra, ja nie tracę czasu, powiem wam szczerze, nie tracę czasu, ścinam losowe drzewo napalionowe, mnie to nie obchodzi, nie interesuje mnie to, potrzebuję drewna, nie, już myślałem, że nie wyjdę, nie, przez następne 15 sekund, zbieram drewno, bo go potrzebuję. No czy to są jakieś jaja? O, dobra, dzięki, wreszcie, dobra. Okej, okej, potrzebujemy więcej. Chyba nam wystarczy 7, ale nie wiem, czy nam wystarczy. Kurde, ja w ogóle jem te jabłka Herobrine jako zwykłe jedzenie. Nie powinienem chyba tak robić, bo potem ich nie będzie. Trudno. W każdym razie, uwaga, robimy to tak. No i słuchajcie. Chyba to działa. Chyba to będzie działać. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, czy wpadniemy. Nie, chcę sprawdzić. Dobra, działa. Działa. Musiałem się upewnić... O nie! Teraz mi braknie glowstone'u! Ja nie mam już! Zużyłem cały! Nie! Jak ja teraz wyjdę? Dobra, jest tylko... No, będę musiał trochę... Kurde, fix, Kanada, co ja odwaliłem? Dobra, to było tak niepotrzebne, co ja zrobiłem. Będzie na jeden glowstone. Będzie na jeden... No dobra, ale myślicie, że jeden glowstone naprawdę aż tak zepsuje wszystko? Taki tutaj na dole niewinny kamień, to myślicie, że zepsuje? Mam nadzieję, że nie, bo bym się chyba, kurde, rozwalił. Dobra, musimy wydrożyć sobie tunel, żeby nie wyjść w tym naszym całym zamczysku. Więc wyjdziemy sobie gdzieś, nie wiem, załóżmy tutaj, już chyba nie będzie. Okej, dobra, ładnie. I teraz cały ten tunel sobie lepiej zamurujmy, żeby tutaj nic tam nie było takiego, wiecie, niepożądanego. Żeby nic się nie stało. Okej, dobra, to wygląda podejrzanie ten blok. Zniszczmy go, dajmy tutaj tego deep slate'a. Dzięki temu też zyskaliśmy troszeczkę nowego deep slate'a, którym możemy sobie tutaj to elegancko zakryć. Dobra. Ładnie, coraz lepiej. I teraz tak, to już działa. Pułapka na 100% działa. Bardzo bym chciał wziąć tam ten blok, ale nie wiem, czy będę do tego dany. Dobra, dziękuję. No i co? Wygląda to mocno. Wystarczy zostawić tylko tabliczki w moim domku, gdzie zazwyczaj Herobrine pisze mi wiadomości. Czyli tak, niszczymy stare wiadomości, piszemy nowe wiadomości. Czyli tak, niszczymy to, piszę okej, nie, okej. Poddaję się. Możesz wziąć moją duszę, jest ona w skrzynce. Dobra, mam nadzieję, że coś takiego pomoże i dzięki temu będziemy mogli schwytać Herobrine'a. Daję wam znak jutro, czy to się uda. Nie wiem, czy to się uda, to wygląda kurde kiczowato, ale miejmy nadzieję, że Herobrine nie ma tyle inteligencji, co my.